kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 36. Pan Jezus dźwiga krzyż. Drogie dzieci, Pan Jezus miał wkrótce umrzeć. Miał zostać ukrzyżowany. Jednak zanim się to stało, żołnierze najpierw wzięli ogromny drewniany krzyż i włożyli na ramiona Pana Jezusa. Ach, jaki wielki ból zadało to Panu Jezusowi. Jego ramiona były już tak poranione i krwawiące. Pan Jezus musiał nieść ten krzyż przez ulice Jerozolimy, aż na szczyt niewysokiej góry o nazwie Kalwaria. Była ona daleko od miasta, a krzyż był bardzo ciężki. Pan Jezus był tak zmęczony i osłabiony, że zaledwie mógł go nieść. Z tego powodu szedł bardzo wolno. Wielu ludzi podążało za nim, aby zobaczyć, co dalej się z nim stanie. Pan Jezus upadł 3 razy pod ciężarem krzyża. Za każdym razem żołnierze bili go, żeby się podniósł i szedł dalej. Pan Jezus dźwigał krzyż dla mnie. To moje grzechy sprawiły, że krzyż był taki ciężki. O mój Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Pan Jezus spotkał w drodze swoją matkę, Najświętszą Marię Pannę. Stała przy drodze, czekając, gdy będzie przechodził obok niej. Kiedy nadszedł, popatrzyła na niego. Zobaczyła krew, koronę cierniową i krzyż. Pan Jezus spojrzał na Maryję. Maryja spojrzała na Pana Jezusa. Jak bardzo cierpiała, widząc Go w takim stanie. Jak bardzo była smutna. Pan Jezus szedł dalej. Musiał dojść aż na Kalwarię. Kiedy żołnierze zobaczyli, że Pan Jezus nie jest dalej w stanie sam dźwigać krzyża, przymusili pewnego człowieka o imieniu Szymon, aby mu pomógł. Na początku Szymon nie był z tego zadowolony. Jednak po chwili zaczął bardzo żałować Pana Jezusa i chciał mu pomóc ze wszystkich sił. Przy drodze stała również pewna niewiasta, Weronika. Zobaczyła Jezusa niosącego krzyż. Jego twarz pokryta była brudem, krwią i potem. Nie bała się, by pokazać, że bardzo kocha Pana Jezusa. Była odważna. Przedarła się przez dziki tłum, aby dojść do Pana Jezusa i swoją chustą delikatnie otarła Jego twarz. Jako podziękowanie za ten gest, Pan Jezus dokonał cudu. Czy wiecie, co zobaczyła Weronika, gdy spojrzała na swoją chustę? Zobaczyła na niej wierne odbicie twarzy Pana Jezusa. W końcu Pan Jezus przybył na szczyt góry Kalwarii. Żołnierze byli bardzo okrutni. Ubranie przywarło do licznych ran na ciele Pana Jezusa. Jednak żołnierze wcale na to nie zwracali uwagi. Zdarli to ubranie przed całym zgromadzonym tłumem. Rany zaczęły znowu krwawić. Och, biedny Pan Jezus, jaki to ból! Przypomnij sobie, jaki ból Tobie sprawia, gdy ściąga się najmniejszy plasterek. A teraz pomyśl, jaki ból musiał odczuwać Pan Jezus. Następnie żołnierze rozkazali Panu Jezusowi, aby położył się na krzyżu, który spoczywał na ziemi. Pan Jezus posłusznie wykonał to polecenie. Wiedział, że Jego Ojciec będzie z tego zadowolony. Pan Jezus nie poskarżył się ani razu. Żołnierze wzięli 3 długie gwoździe i wbili je w ręce i stopy Pana Jezusa, przybijając Go do krzyża. To sprawiło, że Pan Jezus zaczął krwawić. Ból był tak ogromny, że całe ciało zaczęło się trząść. Nie mógł nawet oprzeć swojej głowy o drzewo krzyża.
gdyż na głowie cały czas miał cierniową koronę. Następnie żołnierze podnieśli krzyż, do którego przybity był Pan Jezus. Pan Jezus mógł powstrzymać żołnierzy przed zadaniem mu tego straszliwego cierpienia, ponieważ był w stanie uczynić wszystko, co tylko chciał. Jednak wolał wycierpieć cały zadany mu ból, aby pokazać nam, że naprawdę ogromnie nas kocha. Że naprawdę ogromna jest Jego miłość do nas. Uczymy się na pamięć. W jaki sposób Pan Jezus naprawił grzechy wszystkich ludzi? Pan Jezus naprawił grzechy wszystkich ludzi przez swoją mękę oraz śmierć na krzyżu. Pytania. Co Pan Jezus musiał dźwigać na swoich ramionach? Dokąd Pan Jezus musiał nieść krzyż? Dlaczego Pan Jezus upadł? W jaki sposób żołnierze zmuszali Pana Jezusa, aby wstał i szedł dalej? Co sprawiło, że krzyż był aż taki ciężki? Kogo Pan Jezus spotkał po drodze? Kto pomógł Panu Jezusowi w niesieniu krzyża? Jak miała na imię niewiasta, która zbliżyła się do Pana Jezusa w czasie drogi na Kalwarię? Co takiego uczyniła? W jaki sposób Pan Jezus jej podziękował? Co zrobili żołnierze, gdy Pan Jezus doszedł do szczytu góry Kalwarii? Co żołnierze kazali zrobić Panu Jezusowi? Czy Pan Jezus był im posłuszny? Co żołnierze wbili w ręce i stopy Pana Jezusa? Czy to sprawiło Panu Jezusowi ból? Czy Pan Jezus był w stanie powstrzymać żołnierzy przed zadaniem mu tak ogromnych cierpień? Dlaczego Pan Jezus tego nie uczynił? Świetnie! Pytania z poprzednich kateches. Ilu jest bogów? Ile jest osób boskich? Co powoduje grzech? Czy w niebie zobaczymy Pana Boga? Co Pan Jezus pozostawił nam podczas ostatniej wieczerzy? Jak to możliwe, że Pan Jezus Chrystus mógł zmienić chleb i wino w swoje ciało i krew swoją? Zadanie. Narysuj dzisiaj górę Kalwarię oraz Pana Jezusa, idącego długą drogą, niosącego swój krzyż.